Dzisiejsze spotkanie odbywa się w ramach dyskusyjnych klubów książki i jest ono finansowane przez dyskusyjne kluby książki. Szanowni Państwo, pytania do autora proszę wpisywać na Facebooku z boku w komentarzach i po głównej części pan Robert Schmidt będzie na nie odpowiadał. Ja nazywam się Małgorzata Lipgarska i pracuję w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czernicy. I teraz w końcu przechodzę do sedna i witam serdecznie naszego dzisiejszego gościa, pana Roberta Schmidta. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór w sumie. Tak. Za oknem zaczyna się zmierzchać. Tak, powoli. Pan Robert Schmidt to człowiek o bardzo bogatej przeszłości zawodowej, która cały czas gdzieś tam krąży wokół fantastyki, fantazy, przewijała się przez życie naszego dzisiejszego gościa. Pan Robert Schmidt jest pisarzem science fiction, fantazy, tłumaczem, redaktorem, dziennikarzem, wydawcą, więc ta ścieżka zawodowa jest bardzo bogata. Był pan redaktorem miesięcznika science fiction, który był wydawany chyba przez 11 lat. Po jakimś czasie zmienił się w science fiction, horror i fantasy, o ile dobrze pamiętam. Fantasy i horror. Tak, tak. Więc ta pana ścieżka zawodowa jest bardzo bogata. Dorobek pisarski ogromny, dorobek po stronie tłumaczeń również. Na początek mam do pana pytanie, czy w związku z tym, że był pan wydawcą czasopisma miesięcznika science fiction na początku, tak, lat, na początku XXI wieku, czy czuje się pan trochę jako wskrzesiciel polskiej fantastyki? Czy to był taki czas, kiedy ona jakby odrodziła się, bo przecież tam publikowaliście Państwo opowiadania pisarzy, którzy po latach no, są w czołówce polskich pisarzy. Znaczy, pytanie jest troszkę trudne, ale tak, to był moment wskrzeszenia polskiej fantastyki i sprzedania jej ponownie odbiorcy. W 2000 roku, kiedy podejmowałem pierwsze próby stworzenia czasopisma, dokładnie wszyscy w branży i nie tylko mówili mi, że porywam się z motyką na słońce, ponieważ nikt nie będzie kupował czasopisma, w którym będą tylko polskie teksty. Ja uważałem inaczej i jak się okazało, to miałem rację. Proszę sobie wyobrazić, że w całym roku 2000 na polskim rynku wydawniczym pojawiło się tylko 30 tekstów fantastycznych. I mówię nie tylko o książkach, ale w ogóle o całym rynku. To było wszystko. Opowiadania w prasie, zbiorki opowiadań, powieści. A samo science fiction dostarczało rocznie około 70-80 tekstów. Czyli proszę sobie wyobrazić, że to jest no, praktycznie podwojenie tej ilości, która była. Co więcej, wtedy to był to akurat taki okres, że jedynym wydawnictwem, które wydawało Polaków książkowo, to była Supernowa, w której wychodził jeden, dwa tytuły rocznie i to praktycznie było wszystko, co na temat polskiej fantastyki działo się u nas na rynku. W momencie, kiedy ja wszedłem z science fiction, no, sytuacja zaczęła się zmieniać. Po roku czasu mieliśmy już start Fabryki Słów, też wtedy startowała Runa. No i tak to poszło. I co ciekawe, do roku 2000 była taka cykliczność, to znaczy w każdym dziesięcioleciu była fala popularności polskich autorów. Ona trwała 2-3 lata.
Później następował zastój i znów pojawiały się trochę więcej tekstów, jakby wydawcy przychylniej patrzyli na Polaków, ale to były dosłownie 2-3 lata w każdej dekadzie. Natomiast po 2000 roku do dzisiaj, a mamy rok 2020, praktycznie polska fantastyka nie schodzi z afisza, tak to może powiedzmy. Co roku ukazują się naprawdę dziesiątki powieści i dziesiątki opowiadań, także cały czas jest parcie na polskich autorów. I myślę, że bardzo duży wpływ na to miało pojawienie się takiego pisma jak Science Fiction, które było w ogóle ewenementem światowym, ponieważ praktycznie rzecz biorąc na świecie nie ma czasopism, oprócz amerykańskich, które są ukierunkowane na własny rynek, że jest tylko są teksty z danego rynku. Na ogół jest to tak, jak nowa fantastyka w Polsce wychodzi, że są opowiadania zagraniczne, są opowiadania własne i z tego się tworzy każdy numer. Natomiast science fiction miało za zadanie wypromować jak największą liczbę polskich autorów i to się udało. Wspomniała Pani, że znani dzisiaj autorzy debiutowali wtedy w piśmie i to jest prawda, że praktycznie, nie wiem, 70-80% nazwisk, które dzisiaj są cenione, startowało właśnie przez science fiction i science fiction fantasy i horror. No, co mogę powiedzieć? Pierwsze opowiadanie Szczepana Twardocha, które się ukazało drukiem, było science fiction. Dzisiaj jest to niekwestionowany król polskiej literatury, że parafrazuję tytuł jego książki, Łukasz Orbitowski. Tutaj ciekawostka, bo Łukasz praktycznie równolegle zadebiutował u mnie 2 tygodnie wcześniej niż na łamach Nowej Fantastyki. Ale no tak się akurat złożyło, że udało mi się wyprzedzić Maćka Parowskiego. Co jeszcze? No, jak się okazuje, no, ja mogę nie pamiętać nawet wszystkich nazwisk, ale Kosik. Powiem pani, to no, Rafał Kosik miał już Feliksa pierwszego wydanego w momencie, kiedy startował u nas, a może nie, a może ma pani rację. Ja naprawdę po 20 latach nie jestem w stanie spamiętać wszystkiego i nawet miałem ostatnio na targach książki w Krakowie taką sytuację, gdzie mieliśmy promocję antologii Inne Światy, siedzieli obok mnie autorzy pozostali i właśnie wspomniałem o tym, że tam, kiedy mnie opisywano, właśnie padła taki tekst, że właśnie tutaj debiutowało mnie tylu autorów. No i co się okazało, że ja nawet nie pamiętałem, a siedzący obok mnie Łukasz Małecki też mi przypomniał, że bardzo przeprasza, ale on też debiutował w science fiction. No, tak się składa, że po prostu jeden człowiek nie jest w stanie tego wszystkiego spamiętać. Kiedyś czytelnik zrobił dla nas takie podsumowanie i okazało się, że w sumie do momentu, kiedy ja jakby przekazałem czasopismo do Fabryki Słów, mieliśmy wydanych 750 ponad opowiadań, 170 autorów. No to jest potężna liczba. Imponująca ilość. To są potężne liczby. W związku z tym, że ma pan takie doświadczenia szerokie, to chciałabym, żeby spróbował pan ocenić, jak wypada polska fantastyka na tle światowej, bo jako i wydawca, a tłumacz przede wszystkim w tej chwili i pisarz, może pan zapewne porównać i zobaczyć różnicę, widzieć różnicę między jakością polskiej fantastyki, a tej zagranicznej. Jak to wygląda? Powiem pani, że my nie mamy się czego wstydzić. Dokonania polskich autorów są na absolutnie światowym poziomie. I nawet powiedziałbym, że średni poziom polskich tekstów jest wyższy niż tekstów anglojęzycznych obecnie wydawanych.
No oczywiście nie dorobiliśmy się takich gwiazd jak ci wszyscy mistrzowie złotej ery, ale z bardzo prostej przyczyny. Rynek anglosaski jest bardzo hermetycznie zamknięty. Tam praktycznie no, oni nie dopuszczają nikogo spoza kręgu anglojęzycznego. Więc wychodzi bardzo mało tłumaczeń i rzadko kto ma realne szanse jakby zaistnieć na tamtym rynku, o ile sam nie tworzy w języku angielskim. Więc jakby nie ma takiego miejsca, w którym można by dokonać bezpośredniego porównania, gdzie Polacy mogliby się zetrzeć z autorami anglosaskimi. Natomiast u nas na rynku widać, że polscy autorzy radzą sobie równie dobrze, a czasami nawet lepiej niż ich zagraniczni uznani koledzy. Jeśli spojrzy się na rankingi choćby Empiku, widać, że polskie książki również wspinają się na szczyty list przebojów i są tam i utrzymują się. Takie nazwiska jak Dukaj, Piekara, Pilipiuk. Ich praktycznie każda książka trafia na tak zwane topki. No tak, my jako bibliotekarze widzimy od kilku lat zwiększone zapotrzebowanie na książki tego gatunku i w zasadzie w każdej naszej bibliotece jest ich 7 na terenie naszej gminy. Dział fantastyki no, dosyć mocno się rozrasta. Nie wiem, czy stety, czy niestety kosztem innych działów, ale tak, to co Pan mówi, to ma odzwierciedlenie na półkach naszych bibliotecznych, no a to jest zapotrzebowanie, jakby odzwierciedleniem zapotrzebowania naszych czytelników. Jak wspominał Pan o rynku anglosaskim, Pana książka Łatwo być Bogiem została wydana na rynku amerykańskim. Mógłby Pan coś opowiedzieć nam o doświadczeniach, jak to się stało, jakie Pan ma z tym związane właśnie doświadczenia? No cóż, to jest temat rzeka, nie chciałbym zanudzać nikogo. Sytuacja jest taka, że to wydawnictwo, w którym wyszła moja książka, jakby promuje polską literaturę. To jest Polka, która mieszka w Stanach. W jakiś sposób, nie wiem, zdobyła jakieś granty, czy ma jakąś inną metodę na to, ale w każdym razie wydaje książki polskich autorów. No i tyle mogę powiedzieć od strony edytorskiej. Później zaczyna się bardzo ostra rywalizacja o to, żeby zaistnieć na tamtym rynku. A wie pani, no, przebywając w Polsce, raczej ciężko promować własny tytuł za oceanem. I tutaj jakby jest pies pogrzebany, że my niestety no, przegrywamy na starcie z autorami amerykańskimi, którzy są bardzo aktywni w tej chwili. To ja myślę, że moi koledzy tutaj po fachu sobie nie wyobrażają tego, jak ciężko pracują Amerykanie, żeby zaistnieć w jakiś sposób i sprzedać swoje książki. Bardziej drapieżny jest rynek amerykański. Tak, przede wszystkim segment self-publishingu, bardzo rozrośnięty, spowodował, że tam się pojawia tygodniowo powiedzmy 100-150 tytułów. Więc proszę sobie wyobrazić, jak ciężko jest przebić się przez szum medialny, który jakby powstaje za sprawą wszystkich tych ludzi, którzy promują swoje tytuły bardzo aktywnie, ponieważ no, to są jakby malutkie, prywatne wydawnictwa, które ze sobą rywalizują i reklamowo. Ja przez właśnie wydawcę zostałem zapisany do kilku takich grup autorskich. Proszę sobie wyobrazić, że to są grupy liczące po 10 tysięcy członków, gdzie właśnie... Robi wrażenie. No, robi wrażenie. To są tylko ludzie, którzy tworzą fantastyczne teksty sprzedawane na Amazonie właśnie tą metodą własnej publikacji. Praktycznie tam było 9800 osób.
na tej grupie, na której byłem. I to naprawdę ruch ogromny. I ci wszyscy ludzie jakby pokazują, znaczy może nie wszyscy, ale znakomita część z nich już wypracowała sobie metody autopromocji. No i po prostu oni generują tak niesamowity szum, że przebijanie się z własną pozycją przez nich jest no bardzo ciężkie, bardzo trudne. Ja nie chcę tu zapeszać, ale mam teraz daleko zaawansowane rozmowy z innym wydawcą, dzięki któremu jest szansa, że pojawi się drugie wydanie mojej książki, ponieważ pierwsze się wyprzedało i już go nie ma. Gratulujemy. Dziękuję. No nie był to jakiś oszałamiająco ogromny nakład, ale no, te egzemplarze, które były, zeszły. Ja mogę się pochwalić, że udało mi się nawet uzyskać złotą koronę Amazona, czyli pierwsze miejsce na ich liście bestsellerów w Japonii, co jest no, dosyć ciekawą sytuacją, bo no, może to bardziej pokazuje kondycję anglosaskiej, znaczy w ogóle książek wydanych po angielsku w Japonii niż sam mój sukces. No, po prostu mam iluś znajomych w Japonii z czasów, kiedy pracowałem, prowadziłem czasopismo poświęcone grom komputerowym i oni sobie polecali moją książkę wzajemnie i chyba napędzili mi trochę sprzedaży w tej Japonii. Ale do dzisiaj z przyjemnością wspominam ten efekt, jak dostałem informację od wydawcy, proszę zobacz, pierwsze miejsce w Japonii w tym tygodniu, jeśli chodzi o fantastykę. Także, no, ale tak mówię, wiem, że wiele osób jest strasznie zawiedzionych tym, że liczyli, że książka wydana po angielsku to od razu się stanie, to będzie jakiś nie wiadomo co. Nie jest tak. To jest dopiero samo wydanie, to jest początek całej akcji, której trzeba poświęcać niesamowicie dużo czasu i energii. Na działanie promocyjne, a tak. W obecnej sytuacji no, to jest trudne. Zresztą no, mieliśmy plany spotkać się na żywo tutaj w Czernicy z naszymi czytelnikami i tak. No ja niestety mogę tylko przeprosić, dlatego że ja podwójnie jestem uziemiony, bo raz, że mieszkam w bardzo jakby o takim odległej miejscowości od wszelkich miast i dużych ośrodków, a dwa, że mam jeszcze problem z barkiem, który uniemożliwia mi dłuższe prowadzenie samochodu. Więc no tak, to rzeczy jestem uwiązany do swojej okolicy, ale na szczęście tego typu to już nie jest, no nie wiem, to jest moje piąte chyba spotkanie prowadzone w ten sposób od czasu, w tym roku, od tych ograniczeń. I myślę, że ono w pewien sposób, oprócz oczywiście tego bezpośredniego kontaktu z autorem, czy możliwości wzięcia autografu, spełnia wszystkie potrzeby i ze strony odbiorcy, i moje. Dobrze, to mówiliśmy tutaj o globalnym odbiorze pana książek, a ponieważ... Ja może jeszcze przepraszam, że pani przerwę, tak? Żeby ten temat zamknąć. Mam też książkę wydaną w Rosji. Tak. 4 metro wyszła w Rosji parę lat temu, 2-3 lata temu. Wiem, że są jakieś daleko zaawansowane prace też nad wieżą, że powinna niedługo wyjść. I powiem pani, że z rynku rosyjskiego mam zupełnie jakby inne wrażenia. To jednak jest, tam to zupełnie inaczej szło. No, być może też bardziej znana seria, prawda? Książka wyszła w konkretnej serii, ale ona bardzo fajnie zaistniała. Łącznie z tym, że została nagrodzona za postać drugoplanową 2 lata temu, a w tym roku, żeby było śmiesznie, książka Pawła Majki, która wyszła rok później po mojej, także zdobyła nagrodę, ale tym razem za głównego złego bohatera. I wychodzi na to, że my tu w Polsce, tworząc powieści z serii Metro, z uniwersum Metro, no, stworzyliśmy całkiem fajne pozycje, które w Rosji się
podobają, chociażby przez to, że zdobywamy nagrody i pokonujemy uznanych twórców rosyjskich. Tak, na naszych półkach też można znaleźć te książki. To powrócę do tego, o czym zaczęłam, ponieważ Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicy to gmina Czernica, a gmina Czernica sąsiaduje bezpośrednio z Wrocławiem. To muszę zapytać o Wrocław w Pana twórczości, ale też i życiu. W twórczości po raz pierwszy Wrocław pojawił się w Apokalipsie według Pana Jana. Tak. Przez Otchłań i później Szczury Wrocławia. Proszę opowiedzieć o właśnie o związkach z Wrocławiem i o motywie Wrocławia w Pana powieściach. Jestem wrocławianinem. Urodziłem się we Wrocławiu, mieszkałem tam 25 lat ponad. Zresztą do tej pory jakby jestem mieszkańcem Wrocławia też. Mieszkam po prostu na prowincji, dlatego że tu jest o wiele spokojniej niż w mieście, a przy mojej pracy takie skupienie i cisza to jest naprawdę coś bardzo cennego. A przy tej ilości tekstów, które wyprodukowałem w ciągu ostatnich 10 lat, to proszę mi wierzyć, że w mieście pewnie bym nie dał rady tego zrobić. Natomiast Wrocław no jest w moim sercu cały czas. Ja się tam wychowałem, mam mnóstwo niesamowitych wspomnień. Ale samo to miasto też jest jednym z niezwyklejszych polskich miast. To jednak jego historia, jego architektura. To wszystko naprawdę niesamowicie wpływa na umysł autora i wydaje mi się, że to widać w moich książkach. Ja oczywiście niszczę ten Wrocław praktycznie w każdej, w której on występuje, ale no, to niestety ryzyko zawodowe. Jak się tworzy książki postapokaliptyczne, to tak to wygląda. Natomiast bardzo łatwo przychodzi mi opisywanie Wrocławia, ponieważ doskonale znam to miasto. Tak, i też znam jego historię z ostatnich powiedzmy 40 lat. I stąd jakby Szczury Wrocławia to jest ta moja młodość. Oczywiście ja wspieram się bardzo gruntownym researchem, żeby nie popełniać jak najmniej błędów, ale właśnie wizja Wrocławia, w Szczurach Wrocławia to jest dokładnie obraz miasta i ludzi takim, jakimi oni byli w latach 60., na początku lat 60. Jestem tego na 100% pewien, ponieważ odbyłem mnóstwo rozmów z ludźmi z pokolenia mojej mamy. Znalazłem ogromny materiał fotograficzny i filmowy, dzięki któremu mogłem odtworzyć wygląd praktycznie każdego miejsca, które opisywałem. Takim, jakim ono było w latach 60. Ponieważ Wrocław, sama pani wie najlepiej, że dzisiaj z tych miejsc, które są opisywane w książce, ponad połowa nie istnieje. Albo jest tak zmieniona, że no, nie ma szansy, że niedawno jak rozmawialiśmy o możliwości zrobienia filmu opartego na tej książce, to niestety no, ludzie przyznawali, że odtworzenie tego Wrocławia, zrobienie, jakby wykorzystanie autentycznych lokalizacji jest niemożliwe. Po prostu tego Wrocławia już nie ma. W międzyczasie zaglądam, co się dzieje na Facebooku i pan Damian Podoba, tu techniczne wskazówki, ja tu do Tomka kieruję, ponieważ pan pisze, zróbcie tak, żeby obraz nie przeskakiwał między osobami mówiącymi, tylko żeby oba okna były obok siebie widoczne, więc rozmawiałam z Tomkiem na ten temat i to się nie udawało i więc tutaj taka informacja, że no ten obraz tak będzie wyglądał. To przechodzimy dalej do naszej rozmowy. Chciałabym zapytać o opowiadanie Zgasić słońce, inspirowane obrazem Jakuba Różalskiego i potem co dalej stało się z tym opowiadaniem.
Ono pojawiło się w zbiorze opowiadań. Czy mógłby nam pan opowiedzieć o tym? Nie wiem, czy można nazwać to eksperymentem pisarskim? No, to chyba nie jest eksperyment. Większość antologii, które ostatnio wydawano, właśnie polega na tym, że jest jakiś taki pomysł założycielski, czyli jakikolwiek pomysł, wokół którego mają się kręcić te teksty. Inne światy, w innych światach pomysłem było właśnie napisanie czegoś, co wiązałoby się z niesamowicie klimatycznymi pracami Jakuba Różalskiego. Ja myślę, że tutaj nie trzeba nikomu jakby przybliżać sylwetki twórcy. Dość powiedzieć, że no, jego obrazy są znane nie tylko w Polsce, no, a też posłużyły jakby za kanwę do gry, która dosłownie tydzień czy dwa tygodnie temu miała premierę. Gry wideo. Wcześniej były też planszówki. No więc są to prace takie trochę przaśne, trochę fantastyczne, czyli mamy widok pola, pracujący na nich chłopi i gdzieś w tle te kroczące maszyny, takie mechy właśnie prosto z fantastyki, a nawet no, prawie że z anime. I parę lat temu ktoś padł na pomysł, żeby zebrać grupę 10 autorów i piszących fantastykę i z mainstreamu, pokazać im te obrazy, żeby wybrali sobie 1, 2, 3 i na ich podstawie napisali tekst, znaczy opisali pomysł, który powstał po kontakcie z twórczością Jakuba. No, mnie akurat uderzyły jego prace związane z Japonią, z latającymi okrętami, z samurajami. I bardzo mi się ten pomysł podobał. Ja praktycznie patrząc na te obrazki już wiedziałem, co chcę napisać. I tak powstała nowela Zgasić słońce, którą wspólnie ze Skłenem rozwinęliśmy do pełnowymiarowej powieści przedstawiającej właśnie lata 20. w takim ujęciu, znaczy nawet nie, to jest początek, przełom, 905-906 rok i powieść, alternatywna historia Polski i świata w takiej sytuacji, w której Japonia wygrywa wojnę rosyjsko-japońską i jakby rusza na podbój świata, wspierana przez siły, powiedzmy tak enigmatycznie fantastyczne, czyli przez swoje bóstwa i smoki. Stworzyłem tekst, w którym, no dokładnie, jest to alternatywna historia, książka, w której każda postać występująca miała swojego odpowiednika w naszej historii rzeczywistej. I to może być takim, powiedzmy, zagadką dla czytelnika, żeby sobie wyszukał te nazwiska w Google i sprawdził, kim ci ludzie naprawdę byli i co zrobili. I myślę, że w paru przypadkach czytelnicy mogą się naprawdę zaskoczyć, że znaczy, kim byli bohaterowie tej książki naprawdę. Myślę, że to jest takie drugie dno, które w historiach alternatywnych bardzo ładnie gra. Bo oczywiście opisanie kogoś, kto jest bardzo znany, tak jak w moim przypadku Józef Piłsudski, no wiadomo, że to budzi określone skojarzenia, bo wszyscy wiedzą, kim jest Józef Piłsudski. Natomiast jeżeli ja opisuję kapitana Araki, który męczy naszego bohatera i jeśli ktoś wyszuka sobie, kim naprawdę był ten człowiek i czego dokonał w latach późniejszych, to myślę, że uzna, że bardzo celnie go sportretowała. Tam, z tego co ja pamiętam, tam w tym obrazie Jakuba Różalskiego jest statek i one tam, statki w ogóle odgrywają
ważną rolę w wskaźnik słońca, prawda? To chciałam... Latające statki dodają. Latające, tak, tak. Bo tam... Ale chciałam zapytać, ponieważ dosyć dokładnie opisuje Pan budowę statków, czy to ma związek z Pana wykształceniem? Czy wykształcenie Panu pomogło w opisywaniu takich detali? Tak, ja kończyłem szkołę, mam do dzisiaj książeczkę marynarską. Przy każdej okazji, gdzieś będąc na świecie, jeśli mogłem wejść na jakiś okręt, statek, to natychmiast wchodziłem. Oglądałem to z bliska, troszeczkę pływałem na naszych, oczywiście tu nie ma porównania do tego typu okrętu, ale obejrzałem trochę starych historycznych pancerników, krążowników, które służą do dzisiaj jako muzea, czy ewentualnie wirtualnie przez internet. Pogrzebałem sobie w dokumentacji, ale panie, jako marynarz niespełniony ja czuję te klimaty. To znaczy te statki nie mają dla mnie takich tajemnic, jak mają je dla przeciętnego człowieka. Ponieważ ja dotykałem ich, byłem na nich, no, uczono mnie co do czego służy, jak to pływa i dlaczego. I ja, no, to jest jakby mój żywioł i może dlatego tak dobrze wyszło mi opisanie po tej pierwszej części książki, gdzie mamy bitwę powietrzną pomiędzy tymi pancernikami a smokami. Ale powiem pani, że przekopanie się przez cały materiał, żeby wszystkie te okręty były opisane, żeby tam było dokładnie, żeby to były te okręty, ponieważ w tej książce oczywiście nawet sprzęt, ten tworzony pod koniec XIX wieku, musiał odpowiadać dokładnie stanowi historii, znaczy dokładnie temu, jaki on był. To miały być te okręty, tylko że zostały wyciągnięte jakby z oceanu i mogły sobie polatać. Ale oprócz tego całe ich uzbrojenie, cała budowa, całe rozmieszczenie pomieszczeń, nadbudówek musiały być dokładnie takie, jak było w oryginale. Więc powiem pani, że przy tej książce naprawdę chyba ze 2 albo 3 miesiące gromadziłem materiały, opisy po to tylko, żeby te wszystkie okręty, które lecą na Tokio, to były jak najbardziej prawdziwe. I powiem pani szczerze, że tam chyba nie ma jednego przypadku wymyślonego przeze mnie okrętu. To są wszystko okręty ich dowódcy i nawet historia niektórych z tych jednostek jest zaczerpnięta dokładnie z prawdziwej historii. To wracając, no właśnie, bo mówi Pan tutaj o postaciach historycznych, o Piłsudskim Pan wspominał. Czy ma Pan ulubiony okres w historii Polski, czy też w historii świata, któremu poświęca Pan więcej czasu i więcej lektury zgłębia Pan? I wykorzystuje też w swoich powieściach. Znaczy nie wykorzystałem tego w powieściach, natomiast bardzo dużo książek historycznych przetłumaczyłem. To będzie około 20 pozycji, a z czego powiedzmy okres rzymski. To jest chyba taki temat, który, no, który dobrze znam. Więc cały cykl Orły Imperium to jest kilkanaście tomów. Parę lat spędziłem na tym, na właśnie też przekopywaniu się przez materiały, ponieważ jak się czyta, znaczy jak się tłumaczy książkę, to trafia się na rzeczy, których się nie wie, więc trzeba to sprawdzić, trzeba pogrzebać, czy autor się nie pomylił. I powiem pani, że kilkakrotnie się mocno zdziwiłem, ponieważ Simon Scarrow jest doskonałym znawcą tematu i czasu. On jest wykładowcą w ogóle, który uczy o historii i to specjalizuje się w tym okresie. I powiem pani, że niejednokrotnie mnie zaskoczył, opisując życie codzienne Rzymu. Wydawało mi się, że to zabawne, śmieszne, może to jest jakieś przeinaczenie do czegoś mu służące, ale jak zaczynałem kopać w materiałach, to okazało się, że Rzymianie na przykład mieli pocztę, taką jak my znamy. Czyli mogli pójść do urzędu, nadać sobie przesyłkę jakąś. Oczywiście
trochę inaczej wyglądające były te przesyłki, ale generalnie Rzym stworzył system poczty, gazety, które też trochę inaczej wyglądały, były bardzo często w wersji audio, to znaczy wychodzili heroldowie i odczytywali treści tych komunikatów, ale generalnie pełniło to rolę gazety. Codziennie było ileś tych wiadomości przekazywanych w iluś punktach miasta obywatelom. Także powiem Pani, że właśnie praca tłumacza pozwala czasami na odkrywanie świata w znacznie bardziej kompleksowy sposób niż zwykłemu odbiorcy, który tę książkę przeczyta i nie wiadomo czego, to może inaczej, koncentrując się na akcji może przeoczyć takie szczegóły, które tłumacz musi posprawdzać, a dzięki temu uczymy się bardzo wiele o zamieszkłych czasach. No, dzisiaj też w radio słuchałam rano właśnie rozmowy na temat tłumaczeń i jakości tłumaczeń, jak to jest, jaka ważna jest rola tłumacza, bo przecież mamy, doświadczamy różnych tłumaczeń i widzimy te różnice. Chciałam wrócić do Wrocławia, do szczurów Wrocławia, ponieważ zainicjował, ogłosił Pan akcję na Facebooku odnośnie szczurów Wrocławia i postaci. Może Pan opowiedzieć o tej akcji, bo to bardzo ciekawa historia. No tak, to generalnie chodzi o to, że pisząc książkę Apokalipsie zombie, potrzebowałem postaci, które by zginęły spektakularnie w tej książce. I w pewnym momencie wpadłem na taki pomysł, że przecież to nie muszą być anonimowi ludzie, których będę wymyślał, tylko zapytam moich czytelników właśnie przez Facebooka, czy nie mieliby ochoty pojawić się w książce właśnie w takich epizodycznych rolach osób, które giną. Pomysł, no to okazał się strzał w dziesiątkę. W ciągu tygodnia było 800 chętnych, a chyba po miesiącu czy półtora to już było około 5000. Więc jak się okazało, że to ma, że jest tak wielu ludzi, którzy chcieliby być częścią tej książki, ja zmodyfikowałem pomysł, że w takim razie wszystkie postacie występujące w tej książce to będą autentyczni ludzie. Mhm. I tak też się stało. 222 osoby pojawiły się w pierwszym tomie. Sporo. 95% z nich zostało zabitych w taki czy inny sposób. Co wydaje mi się, że nawet chyba Martin tylu bohaterów nie uśmierca, co ja w tej serii. A w szpitalu mamy praktycznie 100%. Każdy, kto się tam zmienia nazwiska, pojawia, nie dożyje do końca książki. Ale to, co jest najciekawsze, że dzięki temu udało się stworzyć tę historię jakby też z drugim dnem. Tutaj mamy... Zwykły czytelnik podchodzi do tego, czyta, jest po prostu jakaś postać, która pojawia się, robi coś, ginie albo i przeżywa, ale ja widzę za tą postacią człowieka, bo naprawdę, proszę mi wierzyć, ja 90% z tych ludzi wcześniej ani nie znałem, ani z nimi nie rozmawiałem, to byli po prostu czytelnicy, a całe mnóstwo z nich do dzisiaj pozostaje ze mną w kontakcie. To są naprawdę fantastyczni ludzie. Przykro mi, że ich musiałem pozabijać, ale no tak. Mają szansę na drugie życie. Tak, między mną a tym. I powiem Pani szczerze, że w zeszłym roku, jak stworzono serial Audio Chaos, Empik do swojej aplikacji Empik Go stworzył właśnie 12-13 odcinkowy serial wykorzystujący wątki tej książki. Jak
to czytają znakomici aktorzy, bo to nie jest audiobook, tylko to jest słuchowisko takie, w którym każda postać jest grana przez innego autora, aktora. I powiem pani szczerze, że miałem ogromne problemy ze słuchaniem tego na początku, ponieważ to były inne głosy, inni ludzie. Ja znam głosy tych bohaterów oryginalne i to mi strasznie, ja musiałem się do tego jeszcze raz przyzwyczaić, bo to było dla mnie czymś takim, no, nie potrafiłem tego na początku zaakceptować, bo jeżeli znam kogoś i wiem, jak on mówi, jak on wygląda i słucham interpretacji tej postaci, oczywiście ci aktorzy nie byli w stanie oddać głosów osób, bo oni nawet nie wiedzieli, że te postacie, które oni tam odtwarzają, to są prawdziwi ludzie. Ale no, dla mnie to było takie dosyć mocne przeżycie, że dałem zwykłym ludziom, a może niezwykłym ludziom, ale takim, którzy sobie po prostu gdzieś tam żyją, możliwość tego, że zostali zagrani przez jednych z najlepszych polskich aktorów. Miał pan oddźwięk od osób, które pan wykorzystał, które wysłuchały tego słuchowiska? Przepraszam? Czy miał pan oddźwięk od tych osób, które wykorzystał pan i które wysłuchały słuchowiska? No, oczywiście, no, rozmawialiśmy na ten temat. No, oni też się niektórzy czuli nieswojo, ponieważ no, to jest dosyć dziwna sytuacja, kiedy mamy bardzo znany głos, który mówi i jest mną, prawda? To jest dosyć taka sytuacja no, niespotykana, no, ale myślę, że dla większości była to niesamowita zabawa. Tak samo jak dla mnie. Tworzenie tych książek to jest z jednej strony wyzwanie, bo trzeba te realia, to wszystko nad tym panować, ale z drugiej strony jest to niesamowita zabawa, wymyślanie sposobów, bo chodziło też o to, żeby każda z tych postaci zginęła w trochę inny sposób. Żeby to nie było tak, że oni wszyscy giną po prostu maszynowo w ten sam sposób, więc dochodziło nawet do tego, że niektórzy z bohaterów mogli sobie wybrać, w jaki sposób zginą. Oczywiście stawiali przede mną naprawdę piętrowe wymagania, ale dałem radę każdemu. Nawet jak Szymon poprosił, żeby zginął na zielonej łączce z białymi króliczkami, dostał to dokładnie jak chciał. Celem spotkań autorskich, które organizujemy, jest oczywiście promocja książek naszych gości. Miesiąc temu ukazała się pana nowa książka Per aspera ad astra. Lada chwila ukaże się Mrok nad Tokioramą i jest pan zapracowanym pisarzem. Ten okres pandemii poświęcił pan na pracę pisarską, pracę tłumacza. Proszę tutaj o tych najświeższych swoich dzieciach opowiedzieć nam. Zacznijmy od Per aspera ad astra. To jest kolejny tom cyklu Pola dawno zapomnianych bitew, czyli space opery. To właśnie pierwszy tom tej poprzedniej serii został wydany po angielsku. No to jest jakby historia prequel, coś w rodzaju, oczywiście w bardzo dalekiej analogii, jak w Gwiezdnych Wojnach. Pierwsza trylogia dotyczyła okresu późniejszego, następne trzy filmy dotyczyły okresu wcześniejszego. I u mnie jest dokładnie to samo. Przedstawiam historię, która rozgrywa się dobre 100 lat wcześniej, przed tymi wydarzeniami, które były opisane w pierwszym cyklu. Nie chciałbym tutaj za dużo spoilerować, ale Per aspera ad astra łączy się w pewien sposób poprzez uniwersum z Mrokiem nad Tokioramą. Ci wszyscy, którzy czytali to opowiadanie, bo, ponieważ to też jest rozwinięcie pewnego tekstu, który wyszedł 20 lat temu, na pewno mocno się dziwią w tej chwili, w jaki sposób można było powiązać tak dwa różne tematy,
żeby one jakby zmieściły się w jednej formule. I myślę, że naprawdę będą mieli ludzie niezłą zabawę i zagadkę, żeby rozszyfrować wszystkie te połączenia, a zapewniam, że obie te książki rozgrywają się dokładnie w tym samym świecie, w tej samej rzeczywistości. Chociaż akcyjnie są absolutnie różne, ponieważ Mrok nad Tokioramą to jest bardzo cyberpunkowa książka, w której notabene tak niechcący po raz kolejny udało, znaczy może nie tyle udało mi się, co przedstawiłem świat, który powstał jakby z naszej rzeczywistości, tej, którą mamy teraz. Znaczy odpowiedziałem na pytanie, co, jak, jaki system może zastąpić obecną demokrację? Więc posiedziałem chwilę, pomyślałem, przedstawiłem ten system, no i niechcący wyszło mi, że bo tam też jest kwestia pewnych rozwiązań wynikających z całej serii pandemii. I książka miała się pierwotnie ukazać w styczniu i wtedy rzeczywiście byłoby to coś bardzo na czasie, ale no jakby przewidziałem to, że mogą być lockdowny, tego typu rzeczy, które będą prowadziły do pewnych zmian gospodarczych, społecznych. Także niechcący po raz kolejny udało mi się wyprzedzić jakby wydarzenia. Rzeczywistość. Tak, no i myślę, że nie jest to obraz pocieszający, ta wizja, którą snuję w Mroku nad Tokioramą. Mm-hmm. No właśnie, czy ten czas lockdownu, czy mocno zmienił Pana plany zawodowe, czy też wydawnicze? Jak to wygląda w Pana przypadku? Przede wszystkim przesunięcia, te które nie wynikają, nie leżą w mojej gestii, czyli wydawcy muszą zmieniać plany, dostosowywać się do nowej sytuacji. No, świat, który mamy za oknem w tej chwili, różni się już troszeczkę od tego, który był jeszcze rok temu. Myślę, że pewne rozwiązania, jeśli chodzi o kulturę masową, no, to będą naprawdę duże zmiany. I no, tak jak większość ludzi związanych z kulturą, no, patrzę na to z pewną obawą, ponieważ jednak książka to nie jest artykuł pierwszej potrzeby, więc w sytuacji, kiedy ludziom będzie troszkę jakby trudniej spiąć budżety, no to są takie wydatki, które idą jako pierwsze do wycięcia. Że nie będzie to aż tak źle. Natomiast widzę już po samych działaniach wydawców, że na przykład bardzo okrojono plany wydawnicze na ten rok i na następny. No chociażby to przesunięcie mojej książki ze stycznia na październik, które tam z kilku powodów wynikło, ale między innymi też dlatego, że no, trzeba było wyhamować to tempo wydawnicze, jakie było wcześniej, ponieważ dzisiaj z tego, nie wiem, w zeszłym tygodniu chyba czytałem artykuł, że ponad 200 księgarń w ostatnich miesiącach zostało zlikwidowanych. Sama sieć Empiku też się znacznie zawęziła teraz. Większość firm jakby stara się bardzo ostro rozbudować te segmenty wirtualne, czyli sprzedaż internetową, bo myślę, że to będzie, to jest przyszłość. No, to jest najbardziej odporny segment na wszelkiego typu zawirowania, ale on musi dopiero zostać stworzony. Znaczy mamy pewne podwaliny, w Polsce nie ma Amazona jeszcze, prawda? Więc to wszystko jest dosyć poszatkowane. Jest mnóstwo księgarni internetowych, które ze sobą rywalizują. Ale jednak większość ludzi wolało pójść, tak jak to opisują, pójść, powąchać ten papier i popatrzeć, przeczytać sobie fragment i dopiero wtedy decydować, co chcą kupić. Oprócz powąchania, to w tej chwili wszystko jakby da się przenieść do sieci, więc mam nadzieję, że no jakby ten kryzys nie będzie specjalnie trwały.
No, ale jednak musimy się liczyć. My jako, no, jako twórcy i też ludzie, którzy pracują w branży, musimy się liczyć z tym, że obraz rynku wydawniczego w tym i następnym roku na pewno będzie inny od tego, który był. Ogląda nas około 40 czytelników, więc szanowni Państwo, zapraszamy do księgarni na zakupy po książki. Choćby jak internetem. Wam się nie uda. Tak, albo przez internet. Tak, ten kontakt taki fizyczny jest bardzo ważny. My jako bibliotekarze na co dzień od naszych czytelników słyszeliśmy w momencie, kiedy jeszcze obsługiwaliśmy ich przez Plexi, że potrzeba im dotknięcia książki, wybrania sobie, żeby po prostu wziąć ją do ręki i tak jak Pan wspominał, przeczytać fragment i wtedy zdecydować na kupno czy wypożyczenie. Chciałam teraz, ponieważ są pytania na Facebooku, mnóstwo tutaj osób, które z Panem się wita i jest... Dzięki, że przyszliście. Tak, my też się cieszymy. Tak daleko, a jednak przyszliście. Tak, cieszymy się bardzo, no tym bardziej, że to nasz debiut, tak jak wspominałam na początku. Pytanie od pana Daniela Fietczaka, związane z prequelem Pól. Kiedy będzie odbywać się akcja, o której pisałeś, ta z okładkami? Otóż, no właśnie, to ja może w kilku słowach powiem, o co chodzi. Dla niewtajemniczonych. Tak, dla niewtajemniczonych. Otóż będzie nowe wydanie całej serii książek, w których chciałem, żeby na okładki trafili czytelnicy. To znaczy, żeby postacie na okładkach miały ich twarze. Nawet sylwetki, nie? No bo to też jakby powinno się łączyć. I na Per Astra na próbę, żeby ludzie zobaczyli, jak to ma wyglądać, umieściliśmy właśnie trzy twarze. To jestem ja, grafik, który tę okładkę robił i jego żona. Także to są postacie, które trafiły już na okładki. Natomiast rozmawiałem z Rebisem, no, ta reedycja jest szykowana na przyszły rok, więc myślę, że gdzieś w okolicach świąt zacznie się właściwa akcja, bo no, startowanie z tym na jakimś tam bardzo długim rozbiegiem też nie będzie miało większego sensu. I dlatego wydawcy poprosili, żeby to właśnie skoordynować jakoś tak, może jakieś konkursy świąteczne, tego typu rzeczy, żeby to był miesiąc, półtora na to, żeby to jakby rozkręcić całą akcję. Więc podejrzewam, że właśnie to gdzieś w listopadzie powinno ruszyć fajnie. Dziękuję za odpowiedź. W sumie łącznie tam 8 czy 9 książek będą potrzebne postacie, więc myślę, że sporo osób się załapie. Pytanie od Macieja Strzępa. Ostatnio sporo nawiązań w Twoich książkach do kraju kwitnącej wiśni. Skąd to się wzięło? Fascynacja ich kulturą? No cóż, ja jestem adeptem Szkoły Sztuk Walki z lat 70., 80., czyli w prehistorii tych sportów w Polsce. Bardzo mi się podobała wtedy kultura Dalekiego Wschodu i też bardzo dużo czytałem o Japonii, praktycznie wszystko, co mogłem, co mi w ręce wpadło. Byłem też parokrotnie w Japonii, więc udało mi się odwiedzić ten kraj, zobaczyć, jak odmienni ludzie tam mieszkają. Akurat teraz się tak złożyło, że dwie książki wyszły, w których jakby te wątki japońskie są bardzo uwidocznione. No, raz za sprawą Jakuba, ale to było już 2-3 lata temu. No i teraz, kiedy padł pomysł, że możemy zrobić Mrok nad Tokioramą, czyli taki cyberpunkowy, mroczny świat, który no, ma dużo nawiązań właśnie do anime, do mangi, do kultury Dalekiego Wschodu. Ale to na pewno nie będzie dominujący wątek w moich tekstach. No, myślę, że te jakby dwa tytuły wyczerpują
temat, chyba że będą jakieś kontynuacje jeszcze planowane. Natomiast nie był to wypadek przy pracy, ale nie jest to też reguła. No. Kolejne dwa pytania skompiluję w jedno, ponieważ jedno to Karol Król, kiedy szczury Wrocławia podbiją zachodni rynek, ale zaraz pod spodem pana Daniela Fietczaka, że niech lepiej spróbują wschodni, ponieważ Rosjanie lepiej zrozumieją realia, a rynek rosyjskojęzyczny jest też duży. Proszę o komentarz. No to prawda, że... Znaczy, z jednej strony te wszystkie historie o zombie, mamy na przykład koreańskie filmy, które się sprzedają świetnie na Zachodzie, co pokazuje, że ten jakby te wątki takie lokalne i to jeszcze na tyle odmienne od kulturowo od naszych potrafią się sprzedać, jeśli chodzi o tak uniwersalny temat jak zombie. To miałoby szansę i na wschodzie, i na zachodzie. Oczywiście, że w Rosji byłoby to o wiele prostsze, przepraszam, dlatego że no, Rosjanie znacznie lepiej nas znają i rozumieją, bo oni przeszli przez dokładnie te same zmiany co Polacy i też pamiętają, na pewno przynajmniej część z nich pamięta czasy tego siermiężnego socjalizmu. Natomiast no, tutaj nie jestem w stanie nic powiedzieć, bo to nie do końca zależy ode mnie. To musi się też znaleźć chętny wydawca. Jakieś próby są podejmowane, żeby coś z tym zrobić. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, na rynek anglosaski trzeba by to z góry samemu, znaczy własnym sumptem przetłumaczyć i proponować już gotowy produkt, ponieważ no... Jest bardzo ciężko znaleźć tłumacza, który by to udźwignął. Znaczy tłumacze pracujący dla dużych wydawnictw na Zachodzie, oni tłumaczą książki najbardziej znane, nagradzane, ponieważ taką literaturę wysoką. Tam na fantastykę specjalnie chęci nie ma, a z kolei oddanie tego komuś takiemu, kto nie do końca czuje temat. No, ja się na tym jakby przejechałem przy Łatwo być Bogiem, gdzie musieliśmy się bardzo napracować, żeby wyprowadzić tekst. A widziałem też parę innych książek wydanych po angielsku, które no podejrzewam, że gdyby autorzy doskonale znali język angielski, to by się naprawdę mocno zezłościli, co im zrobiono z książek. Które były świetnie napisane po polsku, a po angielsku wyszło drewno straszliwe. Pan Daniel Fietczak jest tu aktywny na naszym Pozdrawiam Facebooku. Cię, Daniel, pamiętam Cię. No, Daniel jest jedną z osób, które zginęły w szczurach Wrocławia, co prawda w drugiej książce, w drugim tomie, ale... Tak, pan Jacek Owczarek pozdrawia z Wrocławia. Również pozdrawiam. I pytanie od pana Daniela. W jakich językach, poza angielskim i rosyjskim, chciałbyś zobaczyć swoje książki? No, chciałbym zobaczyć coś po japońsku. Nie byłbym w stanie przeczytać jednego, znaczy nie no, parę słów wiem, jak wygląda po japońsku, ale na tym kończy się moja znajomość. Myślę, że po francusku też chciałbym zobaczyć któryś z tekstów, bo to jest kraj urodzenia mojej mamy. Ja troszeczkę na początku, jak się uczyłem języków, to zacząłem od francuskiego. A więc byłoby to też swoistym przeżyciem zobaczenie któregoś z moich tekstów po francusku. No, nie wiem, czy nie byłoby problemu z tłumaczem, tak? Z języka polskiego na język japoński. Może na francuski byłoby prościej? No, proszę sobie wyobrazić, że są dwie osoby, które przekładają teksty na język japoński z polskiego, ale tak jak mówię, no po pierwsze, one nie mają specjalnie wielu zamówień, no bo wiadomo, że nikt nie poświęci paru miesięcy pracy po to, żeby zrobić sobie eksperyment i przetłumaczyć jakiś tekst. Więc oni tłumaczą jakieś opowiadania, tego typu rzeczy, które gdzieś się tam ukazują już zamówione przez Japończyków. Z jednym takim tłumaczem mam kontakt i no zobaczymy, może da się coś więcej zrobić.
ale to tak mówię, nie chcę zapeszyć, to są bardzo trudne tematy, bardzo trudne rozmowy i to chwilę trwa. Jest tu pytanie od Daniela, ale już nie Kwietczaka. Skoro mowa o Wrocławiu, kiedy kontynuacja Szczurów Wrocławia? Ja bardzo chętnie bym się tego podjął szybko, ale no mam też pewne zobowiązania, podpisane umowy i muszę się wyrabiać jakby po kolei z tych rzeczy. Poza tym no mamy taką metodę pracy z Insignisem, że pomiędzy tomami jest jakiś tam czas dłuższy przerwy po to, żeby ta książka miała czas się fajnie sprzedać, żeby to jakby trafiło do bardzo dużego grona czytelników i wtedy kolejny tam jakby wchodzi. Uwierzcie mi, że jest też takie zmęczenie materiałem, jak się za dużo pakuje tekstu za szybko, to te serie po prostu wienną w oczach. No, jakby widać po cyklach wydawanych przez innych wydawców, gdzie się co 3 miesiące, 4 miesiące tom pakowało, to się okazywało, że tam 7 i 8 ma już 1/5 sprzedaży pierwszego. Więc tu wydaje mi się, że to jest na tyle skomplikowany proces, jak pamiętacie, kraty były pisane ponad rok czasu. No, książka bardzo gruba, bardzo obszerna i Dzielnica, czyli ten trzeci tom, też pewnie zajmie mi tyle czasu, ale myślę, że dopiero gdzieś tak w połowie przyszłego roku bym do tego siadał, może trochę później i właśnie w ciągu roku napisać, prowadzić kolejne nabory, jakby rozwijać pomysł i wtedy gdzieś tam za 2 lata z kawałeczkiem byłaby premiera. Ale to jest na razie wstępny plan, więc jeżeli coś się przesunie w przód lub w tył, to pamiętajcie, nie moja wina. Pytanie od Ireneusza Wójcika. Samotność Anioła Zagłady. Ewa, jakieś plany? No plany są, tylko tak jak mówię, no, praca autora polega też na tym, że musi się jakby dostosowywać do harmonogramu wydawców. Tak się złożyło, że podpisałem umowę na Metra, musiałem te Metra też napisać, podpisałem umowy na inne książki, na tłumaczenia i jakby no, brakuje mi czasu. Uwierzcie mi, napisanie książki takiej, żeby to wszystko się naprawdę, jakby, przepraszam za kolokwializm, kupy trzymało, to nie jest 5 minut. To jednak trzeba paru miesięcy solidnej pracy i samotność też jest w planie. Ja wiem, że wyskoczyłem trochę przed szereg, jak był pierwszy tom wznawiany, to od razu był zapowiedziany. Tyle, że właśnie pola jakby odniosły taki sukces, że Rebis chciał, żebym się skupił na kontynuacjach, nie rozwadniał się na inne książki. I 3 czy 4 książki musiałem napisać w tej serii, a ta niestety się przeleżała, ale uwierzcie mi, że to też jest temat na powiedzmy ten maksymalnie 2022 rok, już dłużej na pewno tego nie będę przeciągał. No to kolejne pytanie, Ireneusz Wójcik, Kroniki Jednorożca, tak się skończyło, że grzech nie kontynuować. No właśnie dzisiaj wrzuciłem informację, że są duże szanse, żeby ta kontynuacja pojawiła się właśnie w przyszłym roku. Myślę, no to że to może być taka właśnie kolejna pojedyncza książka, która no nie obiecuję, że na początku roku, bo to jest trochę za mało czasu, ale gdzieś tak do połowy przyszłego roku powinna być gotowa. Znaczy chodzi mi o wydanie, nie o napisanie. Pytanie od pana Damiana Podoby. Jakieś wznowienia Zaklinacza? Tu nie ma żadnych planów. Zaklinacz wyszedł w wersji audio jakiś czas temu. No to jest książka zupełnie inna. No, moja, ale jednak to jest parodia fantasy, a nie jakiś poważny temat. I no, nie wiem, szczerze mówiąc zastanawiam się, czy warto wznawiać ten tytuł. To jest bardzo specyficzna rzecz. Tutaj za mną stoi, nie, z tej strony.
tej żółtej serii. Natomiast no, nie jestem przekonany do jakiejś znowu. Myślę, że pewne książki mają swój czas. Ona była, jak każda parodia, ona jakby większość jej treści dotyczy rzeczy, które były bardzo popularne 20 lat temu i w tej chwili one mogą przez to być jakby przestarzałe, że młodszy czytelnik może w ogóle nie zajarzyć, o co mi chodzi w niektórych rozdziałach, bo odnoszę się do wtedy bardzo znanych książek, filmów, czy nawet sytuacji z takich, no, powiedzmy, geopolitycznych. Więc naprawdę myślę, że to jest akurat tytuł, który i tak funkcjonuje gdzieś tam na rynku wtórnym. Jest audiobook, więc każdy, kto będzie chciał, może dotrzeć do tej książki. A no, tyle mogę powiedzieć. No. Tak, to pokazał Pan na książki za sobą i jest pytanie od Doroty. Jakie książki są w Pana księgozbiorze za Panem właśnie? No tutaj jest trochę moich rzeczy i serii, w których się i tłumaczeń i niestety widzicie tylko trzy regały z 20 kilku, które mnie otaczają. No, mam tutaj naprawdę całe mnóstwo książek, ale tak mniej więcej połowę zajmuje zbiór fantastyki wydawanej od wielu, wielu lat. Mam też całe półki bezdebitowych wydań z lat 80., tych słynnych klubówek, czyli książki, które wydawaliśmy my, fanowie, własnym sumptem w czasach, kiedy nie było w ogóle legalnego dostępu do literatury z zachodu. Także no, mam tutaj cały kawał historii polskiej fantastyki, no i nie tylko polskiej, bo też trochę anglojęzycznych książek, które dostawałem swego czasu od Foresta Ackermana. To są, no, on wiedział, że ja bardzo lubię filmy fantastyczne, więc podsyłał mi tak zwane nowelizacje, czyli powieści na podstawie filmów. Albo powieści, które zostały sfilmowane. Także taką małą kolekcję tych tytułów mam. No i też mam tak ze 2000 albo 3 komiksów. Bo lubię komiks. Mhm. Wspominaliśmy na początku o osobach, które nie mogą oglądać, bo są w pracy, ale pan Piotr Zgorzelski pisze, że jest w pracy i ogląda, więc witamy. Wciągnąć w jakiejś maszynie tam. I pisze też, że posiada wszystkie książki pana Roberta i poluje teraz na starsze wydania. Przeglądam tu, bo tu dyskusja się... jest pytanie. Dyskusja się toczyła przez kilka tutaj komentarzy. Pytanie od pana Damiana. Pytanie w sprawie Uniwersum Metro. Tak. 33/35. Będzie coś więcej po Rizę? Ja takich pytań dostaję codziennie przynajmniej 2. Jak otwieram rano skrzynkę albo mailową, albo Facebooka, to widzę właśnie, no to jestem pewien, że na pewno będzie gdzieś tam jakieś pytanie, nie? Czy to jest wszystko. Odpowiem tak, to jest, no, tu jest piłka po stronie już Dmitrija. Ja miałem kontrakt na 3 części. Te 3 części zrobiłem. Jeżeli padnie taka propozycja, to oczywiście Karbala jest jak najbardziej do zrobienia, będzie to taki Mad Max Polski, bo to, jak już wiecie, akcja podeszła do takiego momentu, gdzie będzie można wyjść z tym na zewnątrz i porobić troszeczkę fajnej akcji, ale no, to wszystko zależy od tego, jaka będzie decyzja po tamtej rosyjskiej stronie. Mm-hmm. Ja wiem, że w tej chwili Dmitrij ma dużo nowych projektów i on już tego tak nie pilnuje, nie rozwija tego tak jak kiedyś, więc no, szanse są tak 50-50, że coś się z tego da zrobić. A w bibliotekach cały czas Metro krąży i jest czytane przez czytelników.
Pytanie od pana Piotrka. To jest naprawdę, przepraszam, że pani daje mhm, tak, słowo, tak. Ale metro to jest fenomen. To jest, jest bardzo mało uniwersów takich, które się przebiły poza lokalne rynki, a w ogóle nawet jak istnieją gdzieś na lokalnych rynkach, to jest bardzo mało takich tego typu projektów. Bo mamy w komiksie mamy te dwa uniwersa Marvela i DC, jest uniwersum Gwiezdnych Wojen i Star Treka, no i jest uniwersum Metro, jeśli chodzi o fantastykę i no jakby tutaj to już są książki autorów chyba z pięciu krajów już. Do tego w Rosji wychodzi co miesiąc jedna powieść od kilku lat. Także widziałem jak zdjęcia zbiorów niektórych rosyjskich czytelników, to są już całe regały książek. Więc to jest naprawdę niesamowity projekt, który naprawdę jestem pełen podziwu, jak Dmitrij to ogarnął, zrobił, no i jeszcze dopilnował, żeby to miało ręce i nogi, bo to jest kawał pracy. Pytanie od pana Piotrka Rośka. Niedawno pisałem z Grzegorzem Kazdepką o debiucie, w tym wypadku jego debiucie. Czy pan Robert Schmidt pamięta swój pierwszy tekst? Tak, pamiętam, to było opowiadanie Szpinaczka, które trafiło do fanzinu. To był 81 rok. Ja miałem taką w ogóle początki mojej, nie kariery, ale początki mojego kontaktu z fantastyką jako gatunkiem były bardzo ciekawe. Otóż zapisałem się do Wrocławskiego Klubu Fantastyki, w którym to było kilkanaście osób dosłownie, ale praktycznie każdy był twórcą jakiegoś kalibru. To był Andrzej Ziemiański, Andrzej Drzewiński, Eugeniusz Dębski, Jacek Inglot. Więc tam było mnóstwo pisarzy i pamiętam, że te spotkania to było takie kółko literackie, tak jak czasami na filmach można obejrzeć, że w Stanach Zjednoczonych właśnie zbierali się ludzie, czytali jakiś tekst, dyskutowali na ten temat. To właśnie tak wyglądały moje początki kontaktu z literaturą fantastyczną. Miałem tych wszystkich fantastycznych ludzi, autorów wokół siebie. I od czasu do czasu właśnie tworzyliśmy kolejne numery naszego fanzinu i do tego fanzinu trzeba było napisać jakieś teksty. I tam właśnie poszło moje pierwsze opowiadanie, a później było długo, długo nic, jakieś 4-5 lat. Później było opowiadanie w fikcjach, czyli też to już był taki prozin, nie? Tak, jeżeli klasyfikować, czyli taki fanzin, ale już na prawach prawie czasopisma, to znaczy to było dystrybuowane, sprzedawane gdzieś tam w kioskach i tam się Łowca Smoków pojawił, taki króciutki szorcik żartobliwy, no i później to już były czasy science fiction, czyli 15 lat kolejnej czerwy i pierwsze opowiadania w science fiction. Natomiast z pisaniem miałem jakby dosyć dużo do czynienia wcześniej, ponieważ od lat 90. byłem też redaktorem naczelnym takiego czasopisma, magazynu PlayStation Plus. I tam do tego czasopisma robiłem opisy gier. To znaczy jak odkrywać różne sekrety, jak ukończyć grę, jak pokonać bossów. I w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł właśnie, żeby te opisy były, nie były takie suche, typu przejdź w prawo, tu podskocz, tam na ścianie znajdź coś, tylko żeby to było bardziej literackie. I bawiliśmy się właśnie w taki sposób, że robiliśmy te opisy tak, jakby to były opowiadania fantastyczne. I to myślę, to był taki początek, to była moja szkoła już jak wyrabiać objętości tekstu, jak się bawić. Pytanie od Seby Skania. Wiedźmin występuje w formie gier i serialu. Ostatnio trwają prace nad grą komputerową na bazie cyklu inkwizytorskiego Jacka Piekary. Czy jest szansa na przeniesienie którejś książek na inny medium, na przykład grę komputerową? Szanse zawsze są, tylko czy coś z tego wyniknie, no to tak mówię. Ja już miałem kilka propozycji różnych i miała być planszówka z Apokalipsy i coś tam jeszcze,
ale no, za każdym razem gdzieś to grzęzło na tym. Szczerze mówiąc, 3/4 projektów, o których się mówi, że powstaną, nie powstaje, dlatego że na którymś etapie gdzieś tam albo ekipa już nie ma siły ciągnąć dalej pomysłów przez rok, dwa, trzy, bo ciągle są jakieś problemy. Ja jestem bardzo otwarty, jeżeli pojawią się takie propozycje, no tak mówię, była już propozycja robienia filmu, gdzie byliśmy na etapie jakby przygotowania scenariusza, ale okazało się, że po prostu polska kinematografia nie jest w stanie uciągnąć takiego tematu, bo jednak nie są w stanie zapewnić efektów. Trzeba by to tak przerabiać, żeby to było, mówię o szczurach, żeby to nie były lata 60., tylko najlepiej tak współcześnie, bo wtedy by to można było zrobić, ale z kolei to są zupełnie inne realia. Mamy komórki, których wtedy nie było, no, mamy telewizję, środki, internet. Dzisiaj ludzie żyją w zupełnie inny sposób. No, pomysłem moim na tę książkę było pokazanie zderzenia takich zagrożeń, o jakich piszą dzisiaj współcześnie pisarze ze społeczeństwem żyjącym w głębokim socjalizmie. I wtedy uważam, że to by zabiło ducha, całą duszę tej książce odebrało. Więc to też jakby upadło. Ja myślę, że kiedyś, gdzieś, na jakimś etapie może dojdziemy do czegoś takiego. Natomiast dzisiaj niespecjalnie widzę. Zwróćcie uwagę, że czy seria Metro, czy Szczury, czy Pola, to są rzeczy nie do sfilmowania w Polsce. Po prostu no, space opery na pewno nie zrobimy. Amerykanie, którzy są bardzo, bardzo do przodu, te seriale, które miałem okazję oglądać, to nawet Expanse nie jest, to nie jest arcydzieło. Więc boję się, że tutaj nie dałoby się zrobić. Może z Polowania by coś wyszło, bo tam nie trzeba specjalnie efektów, no ale to tak mówię, to trzeba by kogoś zachęcić do tego bardziej. To wszystkie pytania, jakie pojawiły się na Facebooku, przypominam dla tych, którzy dołączyli całkiem niedawno, że nagranie ze spotkania będzie dostępne na YouTubie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicy, także zachęcam, jak już przygotujemy i opublikujemy, do odtworzenia. Więc ja na koniec mam jeszcze pytanie odnośnie wykorzystania tematu pandemii koronawirusa w literaturze fantastycznej. Jak pan przewiduje, na ile akurat ten wątek będzie eksploatowany przez pisarzy? No, ja wiem, że już takie próby są. Nawet słynny anegdotyczny pisarz amerykański, któremu odrzucano książkę o lockdownie, że jako nieprawdopodobnym rozwoju sytuacji się okazało, że rzeczywiście przewidział, że takie coś można zrobić i stało się jego książka stała się wielkim bestsellerem parę miesięcy temu. Więc podejrzewam, że tematyka bardzo szybko chwyci. Zresztą chyba w chwili obecnej pojawił się kryminał Lockdown Roberta Ziembińskiego, więc mamy już książki na rynku, które dotyczą tej sytuacji. A ponieważ jakby cała ta otoczka społeczno-polityczna wokół epidemii koronawirusa odbija się na życiu ludzi, to podejrzewam, że będzie to dosyć nośny temat, że powstanie na ten temat, no, może nie mnóstwo, ale na pewno powstanie jakaś ilość filmów, książek, może nawet gier. Ja myślę, że no, można przedefiniować kanon gatunku, patrząc na to, co się dzieje, bo ja nie przypominam sobie książek o jakichś pandemiach, w których generalnie ludzie właśnie mówili, weźcie skąd się gadać na ten temat, bo na raka więcej ludzi umiera. Więc podejrzewam, że takie ujęcie tematu da do myślenia wielu twórcom i
i będziemy oglądali trochę inne zawiązania akcji niż takie, w których wszyscy się przejmują wydarzeniami, które prowadzą do właśnie jakichś tam bardziej lub mniej apokaliptycznych zdarzeń. Piękne słowa na zakończenie naszego spotkania napisał pan Ireneusz Wójcik, skierował je do pana. Proszę przekazać podziękowania dla autora za światy, które kreuje i nam, czytelnikom, pokazuje. Cudownie zanurzać się wyobraźnią w te przestrzenie. Rzeczywiście to tak jest, że my, czytelnicy, przenosimy się w świat, który państwo, pisarze, podajecie nam i przedstawiacie. Serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję panu. Dziękuję państwu, że poświęciliście czas. Myślę, że pogoda też sprzyjała dzisiaj takim spotkaniom. Przynajmniej u nas na Dolnym Śląsku jest brzydko. Po prostu wiatr, deszcz pada. Nie jest przyjemnie. Więc było nam miło gościć państwa wirtualnie w domu u naszego dzisiejszego gościa, u pana Roberta Schmidta i u nas w bibliotece w Czernicy. Zapraszamy do śledzenia tego, co u nas się dzieje w bibliotece, do czytania książek naszego dzisiejszego gościa, do, tak jak już wspominałam wcześniej, do zakupów w księgarniach. Zachęcam do wspierania w tym trudnym czasie kręgu kultury, bo rzeczywiście kultura mocno doświadczona jest w tym czasie. Jeszcze raz, tak? Tak, oddaję głos panu. Bardzo dziękuję Irkowi za te słowa i mogę jedyne powiedzieć, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby kolejne książki były równie zakręcone jak poprzednie i żeby te wizje były jeszcze ciekawsze, jeszcze lepsze. A to jest jakby sedno naszej pracy i takie słowa to są reaktory naszych późniejszych dokonań. To jest energia, która pozwala człowiekowi pracować po te kilkanaście godzin dziennie, siedzieć, myśleć, kombinować, zmieniać, wyrzucać połowę książki i pisać to od nowa, żeby efekt był jak najbardziej satysfakcjonujący. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że spotkamy się realnie, twarzą w twarz, że przyjdzie taki dzień, że będziemy mogli zaprosić pana do nas, do biblioteki, bo czytelnicy tęsknią za spotkaniami na żywo z pisarzami. Państwu serdecznie dziękuję, życzę udanego weekendu i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję.